Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś. Na początek prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Słuchajcie, odnośnie meczu Polski. Ostatnio była promocja w Superbecie, no te kilka dni temu, na gola Polski z Portugalią, nie? 600 zł Superbet dawał za gola Polski z Portugalią. Polacy strzelili gola, więc osoby, które się zdecydowały, zadowolone, bo 600 w bonusie wpadło. Jest ponownie taka okazja. Na jutrzejszy mecz reprezentacji Polski. Jeden gol grany Polaków, gol Polaków, grany za 2 zł, tak jak teraz widzicie, znowu daje w Superbecie 600 zł, więc to jest okazja dla osób, które, powiedzmy, ostatnio się nie zdecydowały, żeby jednak spróbować swoich sił, poświęcić 2 zł, a może 600 zł w bonusie wpadnie. Powiem o tej promocji zaraz nieco więcej. Oczywiście taki klasyczny blok promocyjno-informacyjny. Powiem, gdzie mamy jakiś konkurs, opowiem o tej promocji, zrobimy konkurs tutaj YouTube'owy i przejdziemy do kuponów na dzisiaj, czyli tak naprawdę klasyka. Dzisiaj fajne, ciekawe mecze, więc zaczynam od tej promocji powitanej w Superbecie, bo to jest na tej samej zasadzie, co te kilka dni temu z Portugalią. Jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, to jest legalnie działający w Polsce bookmacher, a chciałby sobie z tej promocji skorzystać, no to jest 600 zł za gola Polaków, to pierwszy podstawowy krok to jest założenie konta w Superbet zdedykowanego pod promocję linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe, potem zweryfikować sobie konto gracza, czyli to, co zawsze się robi, i wpłacić minimum 50 zł. To już w pełni zapisuje Cię do promocji na mecz reprezentacji Polski i jedyne, co musisz zrobić, to z tych 50 zł z konta depozytowego, tak zwanego głównego, zagrać za 2 zł, znaczy minimum 2 zł, gol Polaków, tak jak teraz widzisz. Jeżeli strzelimy z Chorwacją, 600 zł w przeciągu 72 godzin dostajesz w bonusie na swoje konto gracza. Więc w mega skrócie, słuchajcie, pierwszy krok, założenie konta w Superbet z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, depozyt, wpłata minimum 50 zł i z konta głównego. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy nie macie freebeta zaznaczonego, jak już sobie wybierzecie mecz Polaków za 2 zł. Z konta głównego, nie za freebet, gracie gol Polaków, tak jak teraz widzicie, i tyle, i czekacie. Jeżeli strzelimy jutro gola, to Ty w przeciągu 72 godzin dostajesz 600 zł na grę w bonusie i taki mocny bonus to jest raczej jedna z ostatnich okazji, znaczy no, przy reprezentacjach na pewno ostatnia, pewnie będzie coś na Ligę Mistrzów podobnego, ale nie wiem, czy 600, więc jeżeli ktoś by chciał korzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link z promocją na jutro. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście przypominam, słuchajcie, na Facebooku praktycznie codziennie mamy konkursy i 200 rozdajemy na 10 osób. Prawdopodobnie dzisiaj jest to samo. Obstawiamy.info na Facebooku, link znajdziesz w opisie pod filmem i to jest pierwszy link od góry. Serdecznie zapraszam, bo udział w konkursie może wziąć praktycznie każdy. No i tam codziennie 200 rozdajemy dla Was na grę. A druga sprawa to oczywiście zaproszenie do naszej grupy na Facebooku. Do grupy, na której publikowane są typy z argumentacją, uzasadnieniem, liczymy statystyki typerom. Ty wiesz, kto najlepiej typuje, od kogo teoretycznie najlepiej coś sobie podskubać na kupon. Także link do grupy to jest drugi link w opisie pod filmem, na pewno znajdziesz. Serdecznie zapraszam i lecimy z konkursem tutaj. Jak zawsze kasa do zgarnięcia, kasa w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy, łapę w górę zostawić pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Włochami a Izraelem. Dopiszecie swój nick gracza Superbeta, typujecie do 20:45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na Superbet nie biorą udziału w zaje, czyli standard. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale Obstawiamy. Jeszcze 2 dni z debiutami i w weekend wraca stała ekipa. Dzisiaj jest mocne ako na 25 000 zł, ale zaczniemy od kuponu Dariusza, który 1800 ładuje, że tak klasycznie, nie? Żeby pod dodatkowy podatek, żeby kupon sobie rozbić, 2 razy 900 zł na 2126. No, mówiłem, bardzo ciekawe spotkania dzisiaj, bo Belgia-Francja to jest ciekawe spotkanie. Tutaj mamy zaproponowanego BTTS-a, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Kilka dni temu Belgia-Włochy, a w sumie Włochy-Belgia, 2-2 spotkanie, tam Włosi z czerwoną kartką grali. Belgia nie potrafiła tego w 100% wykorzystać, no bo nie udało się wygrać tego meczu. Jeżeli chodzi o ten mecz Francji, kilka dni temu 4-1, pewnie zwycięstwo z Izraelem. Tu propozycja na to, że będą gole po obu stronach i over 2,5 goli w meczu Włochy-Izrael. No tutaj pewnie jak Włosi zagrają tak, jak grają na razie w tej Lidze Narodów UEFA, to nawet pokuszę się o stwierdzenie, że będą w stanie, znaczy, że są w stanie sami pokryć tego overa 2,5 goli. Poprzedni mecz 9 września tego roku, oczywiście, bo to spotkania rewanżowe. 2-1 Włosi wygrali z Izraelem. Tutaj mamy 2 razy 900 zł na to ładowane. Idę dalej. Do kuponu od Arka 1455 zł na
3610 i mamy też, dużo jest generalnie dzisiaj podwoków, handicapy, gole drużynowe, właśnie jakieś prowadzenie do przerwy, no i tutaj mamy prowadzenie do przerwy zaproponowane na dubelku od Arka. Włosi po prostu do przerwy muszą prowadzić, co się wydarzy dalej, to jest nieistotne. Najważniejsze, żeby Włosi do tej przerwy mieli prowadzenie nawet skromnie 1-0, no i zwycięstwo Słowacji. Słowacji, która gra na wyjeździe z Azerbejdżanem, który w trzech meczach, proszę Ciebie, 0 punktów, 2-8 w golach. Jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie tych ekip, no to Słowacja wygrała na własnym terenie 8 września 2-0. Teraz po tym remisie ze Szwecją, no oni razem ze Szwecją egzekwo po 7 punktów, znaczy egzekwo, no to po 7 punktów troszkę lepszy bilans bramkowy ma Szwecja. No więc tutaj czyste zwycięstwo faworyta, bo chyba tak Słowację można tutaj określić takim mianem. 1455 to już jest grany, grubo grany kupon, a jeszcze grubiej gra, proszę Ciebie, Jakub, który 2000 zł, 2000 ładuje na, no powiedzmy sobie szczerze, to już jest taśma, 25 386 zł, może z tego siąść. Over 2,5 goli w meczu Estonii i Szwecji. No to co mówiłem, dobry bilans bramkowy Szwecji, przede wszystkim dlatego, że oni ładnie grają w ofensywie. 3 mecze, 8 strzelonych goli. Dla porównania Estonia 3 mecze, 5 straconych goli, bo tutaj pewnie jest liczone na to, że, no, że jednak Szwecja będzie te gole strzelała. Pierwsze spotkanie w ramach ciekawostki, 3-0 Szwecja na własnym terenie wygrała. Tutaj ma być over 2,5 goli. W meczu Belgia-Francja ma być overek 1,5 gola. Po prostu klasycznie w meczu minimum 2 gole i jeden z tych dwóch goli musi być strzelony przez Belgię. Dalej mamy, proszę bardzo, po fajnym kursie, zwycięstwo Niemców z Holandią. No tutaj hit dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o pierwszy mecz. 2-2 na wyjeździe. Niemcy zremisowali z Holandią. Teraz mają mecz u siebie. I w mojej opinii też są faworytem. Czyste zwycięstwo Niemców. Dalej mamy Turcję z podpórą i over 1,5 gola, czyli po prostu Turcja nie może przegrać. Jakieś 1-1, 2-0, 3-0. Każdy wynik z minimum 2 golami i brak porażki Turków. Tutaj na tym kuponie mamy takiego klasycznego BTTS-a albo overa 2,5 goli w meczu Ukraina-Czechy. No i to jest ten typ, który oznacza, że może być albo to i ten typ siada na zielono. Oczywiście jak będzie to i to, to również jest zielony. I mamy over 1,5 gola jeszcze w meczu Bośni i Hercegowiny z Węgrami, ale też minimum jeden z tych dwóch goli musi być strzelony przez ekipę węgierską. No mocna sklejka, dużo typów, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, można powiedzieć, że 8 typów, nie? 25 tysięcy złotych. Oby to się udało. Dalej mamy kupon od Adriana. Czysto, single, 450 zł na 950 zł na Francję. No zdaniem Adriana po prostu Francja na chwilę obecną jest ekipą lepszą. Jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie, to faktycznie to pokazali. Pierwsze między tymi drużynami, 9 września rozgrywane. 2-0 wygrała Francja na własnym terenie. Teraz oczywiście może być troszkę trudniej, bo spotkanie wyjazdowe, ale zdaniem Adriana Francja jest na tyle, w jego opinii oczywiście, mocnym faworytem, że warto załadować 450 zł na to w singlu. To jest jeden typ, Francja wygrywa, jest profit i za to tutaj Adrian bardzo mocno trzyma kciuki, więc propozycje singli też się pojawiają. 3 kupony jeszcze przed nami, jeden z nich jest od Szymona za 6 stówek na 1571. Mamy overa 2,5 goli w meczu Islandii i Turcji. Tutaj jeżeli chodzi o bilanse bramkowe, no to Turcja, to nie są duże bilanse bramkowe, jeżeli chodzi o Turcję. To nie są overowe jakby mecze rozgrywane przez nich, bo 3 mecze, 4-1 w golach. Jeżeli chodzi o Islandię, wygląda to ciekawiej, jeżeli patrzymy na overa, bo 5 strzelonych, 5 straconych goli w 3 spotkaniach. Pierwsze spotkanie Turcja wygrała na własnym terenie 3-1. I mamy dorzucone do tego jeszcze rzuty rożne samej Holandii. Holandii, która gra oczywiście na wyjeździe z Niemcami. Holandii, która w 3 meczach Ligi Narodów UEFA sama bije dużo rożnych, bo to jest odpowiednio 5, 7 i 10 kornerów nabijanych przez samą Holandię. Jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz bezpośredni, można powiedzieć, gdzie 2-2 było, no to Holendrzy nabili, słuchajcie, 7 rzutów rożnych w tamtym meczu. Tam było w ogóle 17 kornerów. Coś takiego od Szymona. Przedostatni kupon za 1099 zł jest od Dawida. I tutaj mamy tak, BTTS-a w tym meczu Ukrainy z Czechami. No powiem wam szczerze, że kurs na BTTS-a w okolicach 1,80-1,70, no jest kuszący, nie? Jest kuszący. Tutaj pierwszy mecz tych ekip to było 3-2 dla ekipy czeskiej, więc tam BTTS był pokryty 2 razy, można powiedzieć. Zobaczymy. Jest propozycja też na handicap ujemny na Włochów. -1,5. Handicap ten oznacza, że Włosi muszą wygrać spotkanie minimum 2 golami i wtedy to siada na zielono. Generalnie bardzo ładne kursy tutaj są połapane, bo te rzuty rożne Bośni też po całkiem sympatycznym kursie. Jeżeli chodzi o rzuty rożne Bośni w ostatnich meczach, z Niemcami 3 rzuty rożne, z Węgrami 1 rzut rożny. Jeżeli chodzi o spotkanie z Holandią, to nabili 1 rzut rożny. No to już wszyscy doskonale wiemy, dlaczego jest taki całkiem sympatyczny kurs, bo w meczach Ligi Narodów UEFA Bośnia nie nabija za wiele kornerów, ale w coś takiego idzie Dawid i ostatnia propozycja jest od Igora. Tutaj mamy BTTS-a w tym spotkaniu Niemcy-Holandia. Pierwsze spotkanie, no tak
tak jak mówiłem, dosyć overowe, BTTS-y kryte, bo 2 do 2 tam było. Jest propozycja na to, na powtórkę z rozrywki, można powiedzieć. I over 2,5 goli w meczu Belgia-Francja i dorzucone jeszcze rzuty rożne meczowo. Czyli generalnie dużo goli jest potrzebnych na tym kuponie, żeby to się ładnie zazieleniło. Coś takiego od Igora. Jeżeli chodzi o kupony stricte na dzisiaj, to by było na tyle. A teraz ci przypominam, zobacz, widzisz kupon grany za 2 złote. To jest kupon grany za 2 złote na gola Polski z Chorwacją. Jeżeli Polska strzeli tego gola, to osoba, która skorzysta sobie z promocji, bo to jest gigant promocja od Superbeta, otrzyma 600 zł, 600 zł, dobrze słyszysz? Na grę w bonusie. Promocję odbierasz, uwaga, z dedykowanego linku, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz sobie to konto gracza i robisz wpłatę na minimum 50 zł, to cię zapisuje do promocji. I za minimum 2 zł z konta głównego depozytowego, sprawdź, czy nie masz freebeta zaznaczonego, ładujesz gola Polaków. Taki kupon. To musi być twój pierwszy kupon na Superbecie grany. Jeżeli strzelimy jutro, to w przeciągu 72 godzin dostajesz 600 zł w bonusie na grę. Można działać, korzystać, promocja aktywna, aktualna, włączona już dzisiaj po rejestracji z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A za oglądanie do samego końca serdecznie dziękuję, życzę uśmiechu na twarzy, dobrego dzionka, około 15 pewnie transmisja na żywo tutaj na kanale, to już teraz cię zapraszam i przybijam typer skąpione. Pozdro, siema, elonara!